addition to my collection. Hej, hej. Przyznajcie, generał Grievous jest jedną z najbardziej badasowych i interesujących postaci trylogii prequeli. Mimo iż pojawia się jedynie w części trzeciej, to jego występ w pojedynku z Obi-Wanem wyróżnił się na tle wszystkich innych walk w filmach Star Wars, a niektóre kwestie stały się bardzo memiczne. Hello there. General Kenobi. Kto oglądał dokładnie księgę Boby Fetta, ten pewnie zauważył charakterystyczne, choć według mnie trochę śmieszne, nawiązanie właśnie do postaci Grievousa. W każdym razie, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tej postaci, to zapraszam na 5 ciekawostek o Grievousie. Wrzućcie subika na kanał i lecimy! Ciekawostka numer 1. Jeśli kojarzycie Grievousa jedynie z Zemsty Sithów i Wojen Klonów, to pewnie nie wiecie, że zanim stał się cyborgiem, był Kaliszaninem, znanym jako Qui-Mon Jai Shilal. Za jego życia Kaliszanie wdali się w wojnę z rasą Yamri, podczas której Grievous był lokalnym watażką. Wtedy to nauczył się taktyk bitewnych, a podczas licznych podróży zawsze towarzyszyła mu grupa elitarnych ochroniarzy, zupełnie tak jak Magna Guardii w czasach Wojen Klonów. W czasie trwania wojny Yamri otrzymali wsparcie ze strony Republiki, co przyczyniło się do znienawidzenia jej przez Grievousa. Ciekawostka numer 2. Z jednego z pierwszych odcinków Wojen Klonów, zatytułowanego Lair of Grievous, dowiadujemy się, że Grievous poddał się zmianom, a raczej, jak sam to określił, ulepszeniom z własnej woli. Jednak to nie do końca tak było. W pewnym momencie swojego życia uległ wypadkowi, w wyniku którego był zmuszony zastąpić większość ciała mechanicznymi elementami. Ponadto chciał po prostu wyglądać strasznie dla swoich wrogów, których, nie oszukujmy się, jako watażka musiał nabawić się całkiem sporo. Poza tym, jako cyborg, u którego elementy organiczne stanowiły jedynie 5% całości ciała, nie musiał jeść, pić, był odporny na toksyny i był w stanie przetrwać w próżni czy pod wodą. Pośród droidów miała nawet istnieć legenda o generale, że jego przemiana była spowodowana podziwem dla maszyn. Ciekawostka numer 3. Ten charakterystyczny kaszel Grievousa nie był początkowo planowany w filmie. Twórcy wpadli na ten pomysł wtedy, gdy George Lucas przyszedł na plan chory. Pomysł ten był tak późny, że trzeba było zmienić animację postaci. Wewnątrz uniwersum wytłumaczono to tak, że technologia nie była doskonała i mechaniczne implanty drażniły płuca Grievousa. Z kolei w legendarnym Clone Wars 2D Tartakowskiego, chociaż on nie był ani legendarny, ani kanoniczny nigdy, ale to wiecie, ten spór to trwa od bardzo dawna. W każdym razie, przechodząc do sedna, to Mace Windu zgniótł krtań czy tam płuca generała. Ciekawostka numer 4. Pamiętacie, jak w epizodzie 3 Grievous wspomina Obi-Wanowi, że był szkolony przez hrabiego Dooku? You fool! I've been trained in your Jedi arts by Count Dooku! Gdyby zwrócić uwagę, że Jedi, którzy są wrażliwi na moc, uczą się walki mieczem świetlnym przez wiele lat, to jakim cudem Grievous, który raczej z mocą nie miał wiele wspólnego, udało mu się opanować tę sztukę w krótszym czasie? Otóż Geonosjanie wstawili mu do mózgu specjalne implanty. Jeden pomagający opanować sztuki walki oraz drugi odpowiedzialny za specjalną, lepszą koordynację ruchową. Ciekawostka numer 5. Pewnie zastanawiacie się, skąd pochodzą miecze świetlne ze słynnej kolekcji generała. W obecnym kanonie wiadomo, że posiadał na przykład miecz świetlny należący do Rorona Koroba, którego miecz miał zdobyć podczas porwania Palpatina, miecze Mikialańskiego Jedi i jej Padawana, miecz Nahdara Weba, który zginął w jego twierdzy w The Clone Wars, Pablo Gila,
mistrzyni Nibo lub nawet lepiej znanych członków Rady jak Shakti i Eta Kota. W legendach zaś Grievous miał zabić około 100 Jedi i posiadać miecze m.in. Krucha, Kurmala czy nawet podwójny miecz świetlny należący do samej Darth Zana, uczennicy Baina. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli macie inne ciekawe informacje o Grievousie, o których w tym filmiku nie wspomniałem, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, które oczywiście, jak zwykle, są do waszej dyspozycji. Zachęcam do poczytania o generale na Osusie. Można się o nim bardzo dużo dowiedzieć. Oczywiście link do hasła jest na dole w opisie filmu. Wpadnijcie też na osus.pl lub na naszą grupę na Facebooku lub na Discorda, a jeśli chcecie wesprzeć finansowo działalność biblioteki, możecie zrobić to na Patronite. Link jest w opisie. Możecie też zostać wspierającymi na YouTubie, byłoby mi bardzo, bardzo miło. Trzymajcie się i uważajcie na siebie, edytujcie Osusa i często się uśmiechajcie, a tymczasem ja się z wami żegnam. Niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.